Loża radiowa. A w loży radiowej młodość idzie do polityki, a właściwie w tej polityce jest pan Piotr Bujak, radny Głogówka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Piotrze, wiem, że pan Piotr był studentem doktor Ewy, to zapytam, czy miał pan z nią wiele kłopotów, bo ona podobno bardzo surowa jest dla studentów. Nie, tych kłopotów nie było wiele, a raczej przełożyły się na dzień dzisiejszy, gdyż największy stres mój w tej audycji wynika z tego, że z panią doktor odbywałem zajęcia z emisji głosu. Czyli widzisz, bardziej stresujące niż systemy polityczne okazuje się emisję głosu. W praktyce, tak? W praktyce. Żartowaliśmy, że egzamin praktyczny właśnie w tej chwili będzie zdawany. Mam nadzieję, że nie na dwóje. Zobaczymy. Od kiedy w samorządzie, panie Piotrze? W samorządzie od 2014 roku na stanowisku radnego Rady Miejskiej w Głogówku, a cała moja działalność zaczęła się już troszeczkę wcześniej. Praktycznie chyba w momencie ukończenia 18 roku życia zaczęły się jakieś takie pierwsze interwencje w drobnych sprawach interesujących mieszkańców gminy. Czy to dziura w drodze, czy coś podobnego, dziurawy chodnik. Także takie były początki. Czyli próbował pan szarpać za rękaw różnego rodzaju radnych, a później sam został pan radnym, bo co? Bo nie były skuteczne te interwencje? Przyznam, że tego szarpania za rękaw raczej nie było. Od razu celowałem w Urząd Miejski i tam swoje postulaty kierowałem, bo tutaj moglibyśmy otworzyć nowy wątek zupełnie. To jest status radnego w takiej małej gminie. Natomiast tak, zauważyłem, że jestem w stanie coś zmieniać i taki sam był odbiór ze strony mieszkańców gminy Głogówek. No i w konsekwencji wybrali mnie na radnego Rady Miejskiej w Głogówku. Podkreślaliśmy tutaj wiek parokrotnie. Był pan wtedy najmłodszym radnym? Byłem najmłodszym radnym i wydaje mi się, że zostałem najmłodszym radnym w historii gminy Głogówek w całej trzeciej RP. To były wybory jednomandatowe. Tak. A to w którym, w jakim okręgu pan wygrał? Swój własny. Okręg mój własny, obejmujący dwie wioski z terenu gminy Głogówek, w Wróblin, gdzie urodził się skądinąd znany malarz Jan Cybis i Stare Kotkowice. Mówił pan, i to jest ciekawy wątek, o statusie czy możliwościach radnego w małej gminie. Pamiętam czasy, no, bardzo odległe, bo sam dawno, dawno temu byłem radnym zaraz po studiach. Wtedy jeszcze burmistrza, wójta, prezydenta nie wybierano w wyborach bezpośrednich, wybierali sami radni. I wtedy się złośliwie mówiło, że są to radni za radni. Dlatego, że od nich zależało bardzo dużo. I jak tak wójt sobie, czy burmistrz montował koalicję, to kupował głosy. Często tak było, więc tu remoncik, tam remoncik, tu kawałek drogi, tu jakąś dziurę się załatało, prawda? I coś wszyscy byli zadowoleni. Tak, a potem się zrobiły wybory bezpośrednie, które umocniły pozycję włodarza gminy i teraz mamy znowu radnych bez radnych. Troszkę, jak w PRL. No muszę się zgodzić z tym stwierdzeniem. Niestety obserwujemy to, że pozycja radnych jest za słaba. Przykładem niech tutaj będzie chociażby działalność Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku, gdzie nasze ostatnie posiedzenie w miniony czwartek trwało 3 miesiące. Mieliśmy zająć się, przepraszam, 3 minuty. Mieliśmy zająć się skontrolowaniem remontu jednego z gminnych obiektów. Natomiast cała ta kontrola wyglądała w taki sposób, że przedstawiono nam półstronicowy dokument, sprawozdanie i kazano się tym zadowolić. No niestety w taki sposób nie powinna i nie może działać komisja rewizyjna, o czym mówię zresztą od dawna. Nawiązując tutaj do tego tematu kupowania radnych, ja myślę, że z tym mamy w pewnym sensie metaforycznie oczywiście nadal do czynienia, bo dla przykładu w naszej gminie tylko w trakcie tej kadencji dwóch radnych z tak zwanego obozu władzy dostało pracę w spółce komunalnej. No i trudno od nich się spodziewać, prawda, żeby oni dzisiaj rzetelnie wykonywali chociażby swoje funkcje kontrolne, jeżeli pośrednio zależą od burmistrza. No tak, w urzędzie zatrudnić ich nie można, więc spółki miejskie to jest taki wybieg. Ewentualnie można zatrudnić ich krewnych. To krewni znajomi królika, to ja znam takie urzędy, gdzie no, w zasadzie większość urzędników na stanowiskach takich kierowniczych to są na przykład właśnie na przykład córki, synowie radnych. A im mniejsza gmina, tym to bardziej widoczne. No niestety. Krewni znajomi królika. Niestety ten problem jest dość mocno widoczny także i u nas i wydaje mi się, że on przekłada się także na, w pewnym sensie na proces wyborczy, bo tutaj pojawia się taka możliwość grania strachem. Strachem o pracę tych ludzi, o ich byt i egzystencję i ta władza ma możliwość po prostu wywierania takiej miękkiej presji przy użyciu, no, nazwijmy to ładnie, soft power na tych ludzi, po prostu, żeby oni zachowywali się dokładnie wyborczo, tak jak ona tego
tego od nich oczekuje. Także... No ale ta dość przykra diagnoza nie zniechęciła pana, a wręcz, rozumiem, dała takiego napędu bojowego. Zgadza się. Jeżeli zderzamy się z takim obrazem, wydaje mi się, że powinniśmy próbować to w jakiś sposób zmienić. Ja tutaj wychodzę z taką ofertą dla mieszkańców gminy Głogówek, w której jednym ze sztandarowych punktów będzie właśnie otwarta, przejrzysta i transparentna gmina. Właśnie piszę tekst o jawności, transparentności i przejrzystości. Przyda się trochę tych wartości to w przestrzeni. W przerwie na piosenkę wymieńcie sobie państwo pewne uwagi. Piotr Bujak, radny Głogówka i kandydat w tymże Głogówku jest z nami. Kandydat na radnego, czy? Zarówno na radnego, jak i na burmistrza. Czyli jednak ten status radnego... Trochę za mało daje możliwości i sięga pan, czy spróbuje pan sięgnąć po tę władzę burmistrzowską. Ja nie postrzegałbym mojego startu tutaj przez pryzmat osobistych ambicji. Wydaje mi się, że mam dobrą ofertę dla gminy Głogówek, którą przedstawiam mieszkańcom i warto po prostu ją wdrożyć i zrealizować w kontrze do tego, co obserwujemy obecnie. Komitet wyborczy nazywa się? Porozumienie dla gminy Głogówek i ta nazwa także nie jest przypadkowa, bo wydaje mi się, że dzisiaj gmina Głogówek niczego nie potrzebuje tak bardzo, jak właśnie porozumienia. Ma pan ekipę radnych? No bo musi pan ich mieć przynajmniej w połowie okręgów, czyli w 8. Tak, ekipa radnych jest już zebrana, przygotowywana, spotykamy się od jakiegoś czasu i nie jest to ten próg minimalny, a raczej celujemy w pełne albo prawie pełne obsadzenie okręgów wyborczych na terenie gminy Głogówek. Ja nie przez przypadek zapowiadając naszego gościa użyłem określenia Oberglogau, czyli Głogówek tego niemieckiego, dlatego, że to kiedyś było jedno z takich największych centrów mniejszości niemieckiej, takich no, miasteczek, gdzie mniejszość bardzo mocno rządziła. Hans Borsucki, to sobie przypomnieliśmy pierwszego burmistrza, Karol Kopacz, jego już pamiętam. Potem był kolejny burmistrz, którego nazwisko mi uciekło, ale pamiętam... Jan Menzler. Tak, Jan Menzler, ale pamiętam go z takiego głośnego sporu o kamienicę, którą miał odzyskać były niemiecki właściciel. To się działo w czasach rządów SLD. Mówiło się, że to jest precedensowa historia. Tu się zaangażował nawet wicepremier Janik w te działania. Skończyło się tym, że ta kamienica została u polskich właścicieli. Ale burmistrz wtedy z mniejszości zachowywał się tak, delikatnie mówiąc, dwuznacznie. Zgadza się. W tym sporze. Potem był Andrzej Kałamarz. Potem był Andrzej Kałamarz i mam nadzieję, że od 2018 roku będzie Piotr Bujak, ale ta decyzja już pozostaje w rękach wyborców. A co to się stało, że ta mniejszość, no, szyld mniejszości stracił władzę w Głogówku? Wydaje mi się, że jest to przede wszystkim erozja naturalnego elektoratu mniejszości niemieckiej, który po prostu gdzieś z biegiem czasu się zestarzał, zaczął wymierać. A po drugie, no, pewne decyzje, które zapadały w ramach gminnego koła mniejszości, także wydaje mi się, nie przysporzyły mu popularności. Ja jednak tutaj nie chciałbym szczególnie wchodzić w ocenę moich konkurentów politycznych, bo staram się podchodzić do nich i podchodzę zawsze z wielkim szacunkiem. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że nie rozumiem ich postawy w tegorocznych wyborach, bo zdecydowali się swojego kandydata wystawić pod szyldem teoretycznie niepartyjnym, co moim zdaniem może przyczynić się jedynie do umocnienia obecnego burmistrza Andrzeja Kałamarza, gdyż zdezorientowani ludzie mogą po prostu nie wiedzieć, na kogo oddać swój głos. Nie rozpoznają kandydata mniejszości niemieckiej, tak? Nie chciałbym tego w ten sposób oceniać. No, kampania jest dopiero u progu, natomiast ten kandydat nie jest szczególnie widoczny. To z kim będzie pan konkurował? Kto się już zadeklarował w Głogówku, zadeklarował chęć walki o ten fotel burmistrza? Oczywiście tutaj jeszcze nie ma oficjalnych stanowisk. Ja jeszcze są niezarejestrowani. Niezarejestrowani. W swoim imieniu mogę powiedzieć, że wystartuję. Jestem do tego gotowy. Podpisy się zgadzają. Liczba kandydatów, których wystawimy, też się zgadza. Także jeżeli ten formalny proces przebrniemy bez większych perturbacji, także wtedy mój start będzie raczej pewny. Mówi się jeszcze o jednym kontrkandydacie, właśnie reprezentującym komitet niepartyjny Marku Pelce, który będzie wspierany przez mniejszość niemiecką, a także o obecnym burmistrzu Andrzeju Kałamarzu, którego start jest przesądzony, bo gdzieś podczas różnych gminnych uroczystości takie głosy z jego strony się pojawiały. A pojawi się ktoś jeszcze w ostatniej chwili, bo to różnie bywa. Analizowałem liczbę komitetów, która zarejestrowała się na terenie gminy Głogówek i wydaje mi się, że
nie ma takiej możliwości. No tutaj jeszcze otwartą kwestią pozostaje postawa partii centralnych. Czy one zdołają zebrać w gminie Głogówek listy na kandydatów, a także czy zdołają wystawić swoich kandydatów na burmistrza? No to w sumie dość duża gmina. Wydawałoby się, że na przykład Zjednoczona Prawica powinna tam kogoś poprzeć. Tak, nasza gmina liczy niespełna 15 tysięcy. Prawdopodobnie przypuszczam, że takie rozmowy Zjednoczonej Prawicy trwają. No, decyzja jest w ich rękach. A pan w swoim komitecie skonsolidował jakieś konkretne środowiska, czy to są ludzie zupełnie bez przynależności? No bo takie miasteczka właściwie nie mają takiego typowego życia politycznego. Zdecydowanie nie. Ja w swoim komitecie postawiłem na jakość, a nie na szyld. Rozmawiając, spotykając się z kandydatami, regularnie powtarzam im, że mogą być lewicowi, prawicowi, ma nas łączyć dobro gminy Głogówek. To są eksperci z różnych sektorów. Jest jeden sołtys, bardzo prężnie działający, są przedsiębiorcy, są osoby z doświadczeniem w samorządzie, są także osoby, które zaangażowały się swego czasu bardzo intensywnie w pozyskiwanie funduszy europejskich, także myślę, że mocną drużyną idziemy do zbliżających się wyborów. A o pomysł na Głogówek zapytam naszego gościa za chwilę. Jest z nami Piotr Bujak z Głogówka, kandydat na burmistrza, kandydat na kandydata wciąż. Na razie jeszcze. Czego potrzebuje miasto? O pomysł na Głogówek. Przede wszystkim, tak jak zostało to zawarte w nazwie mojego komitetu, to porozumienia. Dlaczego nawiązuję do tego porozumienia? Bo okazuje się dzisiaj, że jedynym programem politycznym mojego szanownego konkurenta, obecnego burmistrza, pana Andrzeja Kałamarza, jest strach. Strach i presja, którą wywiera na... A nie wygląda tak groźnie. No, nie chciałbym oceniać tej kwestii akurat wyglądu, bo ma to drugorzędne znaczenie. Natomiast jest w stanie straszyć wyborców, na przykład moją osobą, i regularnie słyszę z jego strony, czy ze strony... A pan też tak groźnie wygląda. Jego stronników. Cieszę się, że pan redaktor to zauważył. Jakie niby zagrożenie ma pan wnosić? Generalnie wśród rozpowszechnionych plotek pojawiają się takie twierdzenia, że po prostu będę jak Krzysztof Kononowicz i zamknę wszystko nie będzie niczego. I nie będzie niczego. Stanowczo chciałem tutaj to na antenie zdementować, że akurat zamykanie nie będzie moją domeną. Ja, tak jak powiedziałem, oferuję przede wszystkim porozumienie, bo ta tkanka społeczna została też mocno naruszona przez różnego rodzaju tarcia polityczne. Ale jak je zbudować? Bo brzmi nieźle, ale konkretnie. Żeby zbudować porozumienie, przede wszystkim nie możemy wykluczać nikogo spoza naszej gminnej wspólnoty, i przejdę tutaj płynnie do kolejnych punktów programu. To jest przede wszystkim mocne inwestycje w mieszkalnictwo komunalne, bo obserwujemy dzisiaj po prostu totalne zapuszczenie na tym polu. Od 12 lat tam bardzo niewiele się robiło. Dzisiaj ludzie trafiają do lokali, które znajdują się w katastrofalnym stanie, praktycznie nie do zamieszkania. Druga kwestia programowa... Czyli stare bloki po prostu. Stare bloki to jest raz, ale dwa, tam znajdują się gołe ściany. Jest problem z takimi elementarnymi kwestiami, jak chociażby dostęp do toalety, do wody. Także tutaj jest ta sytuacja naprawdę dramatyczna. Porozumienie możemy budować także w oparciu o drugi filar mojego programu. To jest po raz kolejny wyjście ze staraniami o budowę obwodnicy Głogówka, bo ten temat został niestety przez ostatnie 12 lat praktycznie zupełnie zapomniany przez nasze władze. Doszło nawet do takiej sytuacji, proszę sobie wyobrazić, że w trakcie tej kadencji, gdy złożyliśmy uchwałę intencyjną dotyczącą właśnie poparcia idei budowy obwodnicy, ona po prostu nie przeszła przez Radę właśnie w imię bieżącej polityki, bo nie złożyły jej obecne władze. Wśród tych założeń programowych i opcji na budowanie porozumienia znajdują się jeszcze kwestie takie jak na przykład aktywna polityka senioralna. Musimy tutaj mocniej wykorzystać nasz budynek, obiekt Senior Wigor, który mamy w gminie, i doprowadzić do tego, żeby nie był on tylko dla osób, które zamieszkują miasto i mają łatwość w dostaniu się do niego, ale dla osób, które zamieszkują wioskę. Tutaj musimy się postarać o zapewnienie transportu dla tych osób. Wtedy tutaj pojawia nam się taka większa integracja tych starszych ludzi, tych seniorów. Myślę, że warto byłoby także zaangażować w realizację takiego programu jak Aktywny Senior, i w ramach którego to właśnie oni mogliby być na przykład przewodnikami po mieście dla turystów, którzy się pojawią. To oni mogliby być chociażby gośćmi zapraszanymi do placówek oświatowych. Oprócz tego, no, w ramach porozumienia proponujemy także kompleksowy remont stadionu sportowego w Głogówku, który został totalnie zaniedbany. Tam odrodziła nam się drużyna, ona powoli awansuje, gra coraz lepiej. No i myślę, że
trzeba wyjść im naprzeciw i tutaj się też aspekt promocji gminy pojawia. A czy uwiarygodni się pan swoją aktywnością jako radny? Czy w tym zakresie, które pan wskazał tutaj w tych punktach głównych, podejmował pan jakieś inicjatywy, no właśnie, z pozycji radnego, mogąc tyle, ile pan mógł? Zdecydowanie tak. Ja praktycznie te ostatnie 4 lata przepracowałem bardzo aktywnie. Tutaj się pojawia szereg interpelacji, wniosków składanych do Urzędu Miejskiego, ale nie tylko. Pism kierowanych do instytucji powiatowych, instytucji wojewódzkich, nawiązując chociażby do budowy obwodnicy. Tutaj się pojawił szereg korespondencji i okazuje się, że być może otworzy nam się droga do zbudowania tej obwodnicy, no ale musi być impuls z gminy. Takiego impulsu nie ma. Ja też rozmawiałem z przedstawicielami ministerstw. Oni powiedzieli, jeżeli to się nie pojawi, no to zapomnijcie, tak? Nawiązując do seniorów, tutaj jest też szereg pism, na przykład związane z dostosowaniem obiektów użyteczności publicznej w naszej gminie do ich potrzeb, do potrzeb osób niepełnosprawnych, czego dzisiaj nie ma. Żeby dzisiaj dostać się do Urzędu Miejskiego w Głogówku, trzeba zbliżyć się pod ścianę z perspektywy osoby niepełnosprawnej oczywiście, nacisnąć dzwonek, który znajduje się na zewnątrz urzędu i czekać, aż ktoś łaskawie wyjdzie. I sam na własne oczy widziałem taką sytuację, że kobieta na wózku w trakcie ulewy była obsługiwana na zewnątrz. No, wzbudziło to mój stanowczy sprzeciw. Poszły za tym stosowne pisma. Nawet swego czasu w budżecie gminy udało mi się doprowadzić do tego, że znalazły się środki na dostosowanie tego wejścia, no ale niestety w związku z sytuacją finansową gminy zostały one ostatecznie zdjęte i nie zostało to zrealizowane. Panie Piotrze, jeszcze bym zapytał o ten sławny budynek szpitala, który dawno, dawno temu zaczął być budowany. Budowa się nie skończyła, skończyły się pieniądze i co? Budowa się skończyła. No niestety osoby odpowiedzialne za ten stan, a musimy tutaj wziąć pod uwagę, że łożyli na to także w ramach takiej ciekawej instytucji samoopodatkowania mieszkańcy gminy, nie zostały nigdy pociągnięte do odpowiedzialności. Dzisiaj tego już nie zrobimy i ja też nie zamierzam nawoływać do tego, bo zamiast rozliczać historię, myślę, że musimy patrzeć do przodu. Pomysłów na ten budynek szpitala jest tutaj kilka. Dzisiaj znajduje się tam wspomniany już przeze mnie senior Wigor, to jest jednak mała część. Ale no myślę, to był duży budynek. To bardzo duży, ale bardzo duży. Myślę, że warto byłoby go zaadaptować tutaj w części na mieszkania komunalne i otwiera nam się tutaj furtka do rozmów z BGK i wejścia w program Mieszkanie Plus, to po pierwsze. A po drugie, ja myślę, że gmina powinna rozważyć także otwarcie niewielkiej gminnej przychodni, tak zwanego SPZOZ-u, bo w naszej miejscowości, w naszych miejscowościach mamy poważny problem z dostępem do lekarzy specjalistów. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj kobiety w ciąży muszą często, jeżeli nie mają swojego samochodu, autobusem na jakieś kontrolne wizyty przemieszczać się czy to do Prudnika, czy to do Kędzierzyna, bo obecne władze po prostu nie były w stanie w żaden sposób zabezpieczyć czy współpracować tutaj z NFZ-em tej kwestii. Jest trochę tematów w Głogówku, pewnie będziemy słyszeć też... I pewnie zorganizujemy debatę. No właśnie, rację drugiej strony, ale to w przyszłości. Bliżej, nieodległej. Bliżej określonej. Za dzisiejsze spotkanie dziękujemy. Przypominam, naszym gościem był pan Piotr Bujak, kandydata na burmistrza w Głogówku. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Loża radiowa.